Redy? Redy. Stedy. Go. Poszło. Dzień dobry. Cześć i czołem. Witamy Was serdecznie 17 marca roku Pańskiego 2023 w 120 odcinku audycji GameCast. O, dobrze datę napisałem. To prawda, dobrze, bo ja dobrze skopiowałem, że mam nadzieję, że wszystko się zgadza w tym, co zrobiłeś w pliku. Też mam nadzieję, że wszystko jest git. Mamy dla was dzisiaj masę przeróżnych informacji, nie tylko ze świata gierek, ale też dookoła, czyli tak jak wy lubicie, a my najbardziej. Dawid Kozłowski, halo Wszyscy się przywitaliśmy, oby, oby nas więcej. I co tam u was, bo u nas, słuchajcie, wiosna za oknem, mój zegarek pokazuje jaką temperaturę. No. Minus jeden. Minus jeden. Minus jeden. No to może wiesz, suwałk ściąga. Mi się to tak wydaje, bo w co no. no. Wiosna na zewnątrz, wiosna w sercach, yy, bo dziś będziemy mogli popatrzeć na kolejki w Diablo 4. Otóż to. A właśnie wziąłem <grym> tego pod uwagę. <grym> Zanim więc przejdziemy... jak zaczniesz Heilige oglądać, to sobie wejdziesz w kolejkę i akurat jak się skończy, to sobie pograsz. Mariusz, wyprzedziłeś wszystkie możliwe newsy, ale możemy tak powiedzieć, Heilige będę oglądał jutro. Nie wiesz, jaki jest opis do odcinka, no nie? Wiem. Bo go na. A, no właśnie. <noise> Także myślę, <Przez chwilę, głos> że to spoiler że już był. <głos> <głos> Ale jakby, dobra, zacznijmy od sportu. I zacznijmy na spokojnie. <noise> Czyli, <o Fortnite. głos> Czyli od Fortnite. Czyli od Fortnite, bo wiadomo, że to jest najsilniejsza dyscyplina sportowa oglądana na stadionach. Tak. w rzeczywistości wszyscy wiemy, że rozgrywana bardzo mocno w stam, że w Fortnite. Cie. Ciekawostka, nowy sezon drugi, rozdziału czwartego Fortnite. Nie wiem, czy widziałeś. Widziałem czy wczoraj, Karolina nie grałem, pokazując. Wyra, tylko. wyraźnie pokazuje, że ktoś umie w Jade Cyberpunk'a i wstrzyma, wstrzela się w trendy, gdyż po przeskoczeniu z tych różnych średniowiecznych, rycerskich klimatów jest teraz Mega City. Tak. Na kto się nazywa? Nie no, mylić Night City. Nie mylić z Night City. Z Night City. Właśnie to, to A walka chodziło, do, do szynach, na szynach do grindu przypomina dynamikę innego, właśnie bardziej trochę Jade cyberpunkowego tworu, czyli Ghostrunnera. Mhm. Mm no, i poza największymi rzeczami masa nowego kontentu do już znanych i lubianych rozwiązań, szybkie motocykle co mnie cieszy, też samochody takie jak pońskie, wyścigóweczki, a bronie także siedem nowych rozszerzeń. Tych takich co weszły mhm. w tamtym sezonie, czyli teraz to rozbudowują tą formułę. I stare, dobre bronie też wracają. I tak jak to Bacon pisze, nowy sezon jest mega. Mega, hehe, he, dokładnie. Hehe, he, bo Mega City. Bardzo fajnie wygląda w ogóle z tym pod tego, jak oni potrafią. Pozmieniać grę, tak żeby ją zmienić bardzo mocno, ale żeby została korowo Fortnite'em. Przy okazji utrzymywać balans. Tak. Co reagujemy na bieżąco, bo w Kamecha Mecha pod koniec tamtego rozdziału. E, sezon czy rozdziału? My się zawsze mi o Rozdziału. Rozdziału. Sezond... To. Nawet jak coś sop to dodają, czy tam młot, który był mm -hmm. tak, żeby coś było jeszcze bardziej opitało się tak, tym płuc, tak. więc jest spoko. Krótki pisze, że hashtag sponsorowane, a gówno prawda, ponieważ następny news mówi, że Epikowi w jadrze miodu też przytrafiła się łyżka dziegciu w sądzie w Stanach. Tak jak wiecie i relacjonowaliśmy Wam na bieżąco antymonopolowe procesy i o tym ile App Store albo Google Store bierze i Epic jak to umijał, to nie o tym. Trzy miesiące temu pisaliśmy, było pisane, a my mówiliśmy, że amerykański federalny, amerykańska Federalna Komisja Handlu, w skrócie FTC, nałożyła karę na Epika o ochronie prywatności dzieci w internecie. I ta kara wynosiła skromne 275 milionów amerykańskich baksów oraz zadośćuczynienie dla osób, które dokonały niechcianych zakupów. Hmm. To jest dla mnie wieczne kuriozum, bo jak te zakupy są niechciane. No właśnie, szczególnie w 245 mhm. milionów. No właśnie, bo w Fortnite nie ma tak, że przez przypadek coś kupisz. Nie oszukujmy się. Te niechcący zakupy to są wiesz, że dziecko trzy razy przeklikało się kartą, podpięło ją, jakiś kod autentykator. I gdzieś tam to poszło. No ale akurat do tego się, tak jak tu napisałeś nie będą odwoływali. I nie dziwi mnie to, bo to są takie zarzuty, do których niespecjalnie chcesz walczyć o to, i powiedzieć, że o ale Epik chce walczyć z jakimiś tam prawami ochrony dzieci. Nie, no bo wyrok się uprawomocnił właśnie to było przed i Epic się nie odwołuje, tylko podpisane Nara i te ponad 500 milionów dolarów z haczykiem pójdzie sobie na kary. Powiedzmy, czy to jest, wiesz, jakiś tam ogromny budżet w skali Epika zakładam, że nie biorąc pod uwagę ile, ile wsparcia dawali Ukrainie od razu po rozpoczęciu wojny na o choć też warto przypominać o nie tylko tak. o Karach, to raczej myślę, że może ich to zaboleć jak ugryzienie komara bądź kleszcza. I tam sobie możemy spokojnie policzyć ile mniej więcej dostają, bo to była część dochodów ze sprzedaży skinów, tak. Właśnie, skinów. ale tam się nie z kupuje Passa, tych nie? skinów Jakby, że... przypadkiem, bo albo wydajesz widolca, albo wydajesz że wy hajs tak. to kilkasz świadomie. Tak. To nie jest jakaś mikrotransakcja, która gdzieś tam wejdzie. Dokładnie. A chciałem właśnie powiedzieć o tym, bo wczoraj właśnie Karolina pokazywała ten nowy sezon i te skiny, które oni robią są tak, są tak dobrze zrobione, że przez chwilę nawet pomyślałem o tym, czy nie kupić Battle Passa. Bo podoba mi się strasznie ten skin tej typiarki z łóżkami królika i fajnie to wygląda, Może... ale potem sobie przypomniałem, że jest beta, za tydzień jest beta. I możesz zrobić tak jak ja zrobiłem w Season pasie po tym co się właśnie skończył. Czyli obserwowałem, jak już zapowiedzieli, bo widać w menu, że będzie gdzieś wieźmin. Mm -hmm. A ja myślałem, no kurde, ciekawy, czy będzie w ekipie, czy będzie tu, czy będzie tam. Co, co, jak, jak to będzie możliwe. Gdzieś tam już zaczęło się to pojawić, że to będzie w sezonie normalnym. więc za sobie grałem lightowo, mm -hmm. gwiazdeczki się nabijały. Wiedźmin wjechał na oddzielnych kartach, już wcześniej cyk, season pasik, za gwiazdki wszystko kupiłem, zrobiłem Wiedźmina, job's done. No tamten skin to już widziałem, on jest w Battle Passie właśnie na ostatniej stronie, więc... A... Trochę tego grania by tam było, albo trochę kupowania gwiazdek. Widzisz, ja kupiłem Battle Pass za widolce, które miałem zachomikowane, no więc tak. nie wydałem ani grosza. Tak, no tam się ani można grosza. kręcić, w ogóle to jest fajnie zrobione, że możesz tak naprawdę raz zapłacić, a potem jeżeli będziesz dużo grał, no to będziesz się kręcił, bo tam widolce zbierasz, tak. jeżeli nie wydajesz ich na skiny oczywiście, gdzieś tam po drodze, co ja zrobiłem. Ja wydawałem na emotki i są tam te emotki legendy gear i arcade i mam jak siedzi twój Aha, charakter tak, to... i gra w y, y, Space Invaders. Mhm. To też był, no tak, był haspakmanem jeszcze no. i faktycznie to pokazuje ostatnie słowo w Fortnite, jak te skiny są dokładnie zrobione, bo jak odblokujesz tego Wiedźmina i zobaczysz w praktyce wszystkie swoje śmieszne tańce albo te mm -hmm. emotki poodpalasz, to wtedy widzisz, jaki jak jest detal. Tak, oczywiście jak oglądaliśmy sobie kiedyś jak Wiedźmin tańczy przy różne tańce z Fortnite'a, to tak myślałem, czy tam Sepkowski się nie obraca na kanapie gdzieś. No, nacierając się tak, do racji. No tam pewno, się obraca, Tańczy, Tańce, z radością Jabby Dechata. Tak. Patrzącego na inne tańce. Zostawiłem Jutro... bluzę, yy, o którą dzisiaj A, mnie zapytali na, ja powiem, na wykładzie. Byliśmy, tak. My z Mariuszem do Was, yy, do naszego studia, do Waszych głośników, radio i teleodbiorników, przyjechaliśmy praktycznie prosto z Uniwersytetu. Mieliśmy tylko chwilę, żeby popracować, przygotować się do audycji, gdzie prowadziliśmy wydział. Yy, wydział wykład na kognitywistyce z przedmiotu wstęp do teorii decyzji i gier strategicznych i Mariusz był w bluzie z jakim cytatem? You're not my friend, my bo boh, 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 głowa, posz, powietrze. Bo. to się kameruje. You are not my friend, you are my brother, my friend. I padło <laughs> pytanie od naszych dziarskich, tak. aktywnych studentów. A za kim będziesz na fajcie? No właśnie, my <laughs> oczywiście, team pasza. A dlaczego wam o tym mówimy? Gdyż jutro trzymamy kciuki, kciuki za paszę bicepsa, który zrobił wagę, zbił tu 80 kg. O, o jaką wygląda? Wygląda jak się na to, bo... Jest ja. Tyle ci powiem. Ale jest taki, wiesz. Żyła stracona. nie? Papita no. zawalczy z Dubielem na High League 6 w katowickim spotku. Start o godzinie 20. Dlaczego? Trzymam za to kciuki, powiem ci z mojego punktu widzenia, później ty powiesz swojego. Po pierwsze, bo e-sportowiec leje się w sporcie, freakowym, ale sporcie i ma mm -hmm. do tego podejście sportowe i prezentuje postawę bardzo sportową. Nie Niesieje hejtu, zbija pionę, niech wygra najlepszy, czyli to samo co robił w cs A po drugie, Dubiel, czyli jego przeciwnik, jest dla mnie w mojej głowie. Popraw mnie, jeżeli my się mylę, kochani widzowie komentujący również. Jest dla mnie typowym celebrytą, który jest znany, jest także znany. Bo dorobił się na pokazywaniu swojego ryja na różnych social mediach. Nie widzę w nim wartościowego kontentu. No, Nawet jest influencer. Influencer. Nawet chociażby z tego powodu bardzo subiektywno, że pasza biceps ma wartościowy kontent w CS-ie. Plus, jako człowiek fajne rzeczy gdzieś tam postuje, bo to postawę mm -hmm. sportową. A tam dostałem taki model, którego gdybym miał dzieci swoje, bądź cudze to bym nie chciał, żeby te dzieci, to może akurat to nalewałbym tego. I dlatego trzymam kciuki za triumf nad sporciem, tak jak Kamil Łaszczyk pokazał triumf boksu mm. nad fikami MMA. Tak e, mam nadzieję, że tutaj też e, Pasza Biceps pokaże, że bycie sportowcem jest sportowcem, to kwestia charakteru i ciężkiej pracy, a nie bycia znanym, e, zaoperowanym ryjem z internetu. No tak, tutaj akurat walka będzie, tak mi się wydaje, dość ciekawa, bo zarówno e, Pasza, jak i Dubiel podchodzą do tych e, walk z głową. Przygotowują się, trenują i to nie będzie takie, jak to czasami się zdarza na walkach, że sędzia każe podnieść rękawice, a tam jedna z uczestniczek podnosi ręce do góry, po czym reklamuje swojego OnlyFansa i, i spada ze sceny. Z no ringu. to powiem Ci ciekawostkę, którą tam jeszcze w tym tygodniu, już jej tu nie wrzucam. Trener Okniński powiedział, to jest znany trener MMA, boksu, krzykacz jaki ma poziom trenowania, na ten temat się nie powiem, bo nigdy nie trenowałem nic pod jego skrzydłami, natomiast przygotowywał do tego Ferrari do walki przeciwko Błaszczykowi mm -hmm. i powiedział, to miał być argument pokazujący, jak legitnie podchodzi do sportu Ferrari. No. Kiedyś do walki trenował, trenował, czyli przygotowywał się tydzień, a teraz miesiąc. O, szok. Przypominam, Chłop, który non-stop się bije we frykowych fajtach i powinien regularnie trzy razy w tygodniu chodzić na treningi, a przed walką pewnie więcej, żeby tam technikę sobie ćwiczyć, to chodzi miesiąc. Przypominam, miesiąc, przygotowanie w boksie takiego twardego przygotowania to jest minimum 6 tygodni, mm -hmm. a zazwyczaj pół roku jest już takiego intensywnego treningu. I to mówimy o osobach, które regularnie chodzą i tak na sparingi, tak. walki na treningi. A, tak, to nie to, że sobie tam. To, jako dodatek, tak, a tutaj nawet miesiąc, i to mówił Okniński. Dlatego zobaczymy, bo wiemy, że Papito bardzo solidnie się do tego przygotował, wagę zrobił, wygląda jak maszyna, jeżeli chodzi o te wyżej do 80 mm. kg. Jak sama walka się potoczy, dowiemy się jutro. Start o godzinie 20.00. Możecie sobie kupić dostęp, możecie sobie w strumy kupować, róbcie jak chcecie. Tutaj A. dla wszystkich esportowych świrów tylko powiem, bo oczywiście wyskoczył stary wątek Mercedesa, który podzielił Virtus Pro. No i tutaj ciężko dojść do tego, kto co, komu, i gdzieś tam. Oczywiście ludzie to będą wyciągali tego Mercedesa, jak będą rozmawiali z Paszą. No bo to jest, wiesz, taki temat, który gdzieś tam chodzi i to wiadomo, że pójdzie do szerszej publiczności. Taz się do tego odniósł i napisał dość długi post na ten temat. Możecie sobie wejść na jego profil i przeczytać. No ale to pewnie będzie się tam gdzieś ciągnęło. Oby już nie, bo to były stare zamieszkłe czasy, gdzie ja ludzie grali za paczkę chipsów. Ja z kontekstu nie zrozumiałem, czyli yy, ktoś dostał Mercedesa, a tas nie dostał? Tas dostał Mercedesa, TAS dostał a, dostał Mercedes. a nie dostał To Mercedes. dlaczego on w kontekście tego... Ja nie, nikogo nie nie mam tu strony, bo to hmm. wiesz, jak, gdzie, jak mnie to grzeje. To dlaczego on pisze tak, jakby to dla papita odbiło od hajsu? Bo, że Pasza dostał pieniądze większe, jakieś coś tam, że za wypłaty, że Pasza dostał jakieś posty sponsorskie, on raz w życiu dostał Mercedesa. Jakby to jest te, takie clue. Do końca nigdy się nie dowiemy jak to tam wyglądało, bo oczywiście strony są dwie, a w tym wypadku nawet pięć, bo tam jest pięciu graczy oczywiście, więc myślę, że wielu miało coś do powiedzenia. No, Taz dostał Mercedesa, Pasza skończył jako nie dość, profesjonalny gracz, to niedawno przecież grał w, w Liquidzie, grał w Liquidzie, był w Liquidzie jako taki zastępowy, mhm. rezerwowy, przepraszam, i taka maskotka trochę drużyny, więc drużyna ze Stanów. Kaska tam płynęła, robi streamy, które są duże. Myślę, że wiadomo, kto skończył lepiej po tym wszystkim. Czyli można zinterpretować, patrząc na to na trzefie zboko jak mechanik, który jedzie stał po motocykl, że post Taza był nieprzypadkowo właśnie teraz. Znaczy, nie, no, bo ktoś na jakimś tam. Ty, ja no nie śledzę tego, ale Hailik miał jakąś tam gadkę o tym Mają wiesz, te konferencję face to face no. i ktoś tam wyciągnął po Aha. prostu. I pewnie pasza coś powiedział na temat Mercedesa. Może nie wiem co dokładnie, bo nie śledziłem tego, zakładam, że może powiedzieć, że nie chce o tym rozmawiać, albo coś tam, bla bla, bla, no bo on miał takie podejście do tego. No i teraz napisał to. No. Okej, okay, czyli jednak jakiś kontekst był. To nie tak, to ustawione. nie było tak, że on sobie to wyciągnął Jasne. gdzieś tam spod tyłka. Jedziemy z inmisami planszówkowymi, bo tu też masa bogactwa. Zakończyła się ósma edycja plebiscytu planszowe Gram Prix organizowanego przez serwis. War Times, poznaliśmy wyniki. Zanim wspomnimy o grach, to koniecznie powiedzmy, że pierwsze miejsce w kategorii najlepszy blok łamany na serwis planszówkowy otrzymało Planszeo. A ten news, my gorące brawa, a ten news, tak samo jak i cztery następne, są od Patrycji z Planszeo. Więc my, nam jest miodem po sercu, że jako część redakcji Patrycja też jest tutaj zasłużonym zwycięzcą. Natomiast, żeby nie trzymać Was dłużej w niepewności, najlepsza gra planszowa roku to Arknowa. No ja się zdziwiłem, powiem ci szczerze. Ja też. Drugie miejsce przez nas intensywnie ogrywane w tamtym miesiącu, Nemesis Lockdown. Tak. Też od Rebela. I trzecie, Ank. Ank od portalu. Nie będziemy wam czytać wszystkich miejsc, bo ich jest po 10, po 10 na każdym, ale szybko przejedziemy. Najlepsze rozszerzenie zaginiona wyspa Arnak, Duna Imperium Potęga XC. I na skrzydłach taki Azji. To jest fajna kategoria. Nie najlepsza wiem. gra dwuosobowa. No. Bardzo cenna dla nas ogólnie, jako osób tak. prowadzących, bo często jest z tym problem. I najlepszą grę dwuosobową z, yy, zgarnął tytuł Splendor. Na pierwszym miejscu, na drugim miejscu na skrzydłach ptaki Azji, I na trzecim miejscu Redlands od Lucky Duck Games. I co ciekawe, najlepsza gra z klimatem. Ponownie Nemesis Low. Przepraszam, bo ty czat. Pytasz o co ogólnie? Jako pier, jed, pierwszy Ogólnie mylater? Ark Nova przez V. A, krótki pyta na czacie, jaka osoby, była to... pierwsza najlepsza, I gra jakby cały plebiscyt wygrała gra Ark Nova drugie miejsce Nemesis Lockdown, trzecie miejsce Ankh tak. o, właśnie dostałeś odpowiedź na czacie polecamy serdecznie, duży koń do grania ale bardzo, bardzo przyjemna giereczka i gry z klimatem tak. Nemesis Lockdown, to potwierdzamy podpisujemy się pewnie stopami, nogami i wszystkim w czym się da wepchnąć ołówek Ank i Arknowa znowu, no to będzie się tutaj powtarzało. I najlepsza gra polskiego autora. No nie zgadniecie, pierwsze miejsce na Mezis Lockdown, później łąka z biegiem strumienia, i trzecie miejsce Terrakotowa Armia. O i coś, następna kategoria to kategoria dla Sandruni. Tak, najlepsze gry imprezowe, eksplodujące kotki z dodatkiem przepis na kotostrofę, kartografowie herosi i wystrzałowe katapulty. Ka następna kategoria, która wchodzi szturmem na rynek gier planszowych i coraz większe święci triumfy w ognisku zaufania, to najlepsza gra solo. Ark Nova na pierwszym miejscu, małe, epickie podziemia. To jest ciekawe, bo o tym chyba rozmawialiśmy w, a propos planów wydawniczych. Ach, to nie w ogóle. ale nie wiem, czy, czy to nie to? Nie, nie, to chyba nie to, co ja powiedziałem, że jest to w mojej opcji zainteresowania a propos ogłoszeń gier. Nie, to nie od Galakty, to od... Y Awaken Realms, to nie to, nieważne. Mhm. Małe Piskie Podziemia, drugie miejsce. Wojna Nemo, trzecie miejsce. Yy, najlepsza gra rodzinna. Yy, dobry rok, Azul Mistrz Czekolady i to jest rzecz która gdzieś tam zawsze się przeciągała, a okazało się ostatnio, że jest bardzo fajną gierką. Nie wiem akurat w rozszerzeniu czekoladowym, ale te podstawowe bardzo fajne. I Flamecraft dopiero tutaj się znalazł jako gra rodzinna. to Pamiętasz, była bardzo duża gra w zeszłym roku. Myślę, Dzisiaj że dużo zos zostanie mistrzem czekolady to jest rzecz, która bardzo często przeciąga się w czasie. <grym> Widzę Mariusz, doświadczenie tutaj przemawia przez ciebie, rozumiem. Najlepsza. Tak, ja będę polemizował. No. Najlepsza gra na podstawie książki. Yy. Nie, co ty gadasz? Najlepsza gra książkowa. Albo jak Sherlock Nie na podstawie Holmes, książki. Gra książkowa. Dziennik, Księgi, rytuału. Czyli, tak zwana, Czyli tak, to są tak, książki, paragrafówki. Gry parag... Tak, paragrafówki, gry paragrafowe. Sherlock Holmes, Mistyczne <gry> Światy i Serce Lodu, które powstało po właśnie to, co dzisiaj zapomniałem w wykładzie. <gry> Wyjść już z tej czekolady mentalnie, Nie. albo mniejszym umysłem, tym mniejszym <grym> ale mądrzejszym. Przeczytałem najlepsze najlepsze, jak gra książkowa, i potem jakby zrobiłem tylko taki screening tego, co tu jest napisane. I z jakiegoś powodu te serce lodu to był pan lodowego ogrodu w mojej głowie. I się zdziwiłem, że zrobili w tym roku. Grę. Paragrafówkę z tego zrobili. Tak. Brawo. Nie, nie, grę na podstawie książki. Tak. Jestem taki lip, lipów no. z lipem pogoniony. Nie, to są paragrafówki, czyli paragrafówki. gry książkowe sobie raczej solo to się gra. To co graliście no, nad się morzem było. wszyscy? Ta, o piratach. Ta. O, tak, to no. ja od wychyliwik czasu zacząłem. Ale serce lodu, to, to no faktycznie to w tym roku przecież wyszło. Dzisiaj tak. też studentom o tym mówiliśmy. Czyli to jest autorów tego, co znowu zapomniałem tytułu, a figurki pokazywałem. Podziemia, coś? Nie, na no wspieram to zabra. Tkacze burz. Tkaczebsz. czy Tkacze, burz, tak tak. Z mi się kojarzy po prostu. Tak. <laughs> I mm, najlepsza dalej. oprawa graficzna. Bitoku, to nie kojarzę zupełnie gierki, ja nie wiem jak to wygląda. Nemesis Lockdown oczywiście, bo tam jest dużo rzeczy I Flamecraft. I znowu dziwne, że Flamecraft tego nie wygrał, bo był e, też noszony na rękach. Nemesis mnie nie dziwi, bo jest bardzo ładnie grę narysowana cała, design jest super tutaj, hmm. zasłużona nagroda. Tu, nie wiem kto tutaj zgarnął te pierwsze miejsce, sprawdzimy to razem z wami sobie po programie. I ostatnia kategoria, którą chcieliśmy się wam podzielić z gier, to jest crowdfunding. Pierwsze miejsce... Nie ma zaskoczenia. Heroes of Might and Magic, trójeczka, The Board Game od Arkham Studios, zasłużone pierwsze miejsce bo zebrali 17 milionów tak, złotych i masę wspierających. Drugie miejsce, gra, którą cieszymy się od trzech tygodni, bo już ją mamy w rączkach w, w sklepie Portalu, będziecie mieli już niedługo. 51 stan Ultimate Edition, czyli wszystkie dodatki plus masa dodatków game foundowych nie będzie można kupować oddzielnie. I trzecie miejsce Castle of Burgundy, czyli Zamki Burgundii Special Edition. Tej kampanii nie widziałem, ale wiem, że ta gra weszła też turbem na salony. I to wszystko z naszych Nagród. Tak, nagrodowych rzeczy. Teraz przejdziemy trochę do niusików. Rebel idzie za ciosem, w wydawania całej masy tłumaczeń i to ostatnio robią. Na liście zapowiedzi na ten rok pojawi się. Karnagi. Karnagi, nie, nie wiem, jak Nagi. dokładnie przeczytać. Trzeba. Tak, to jest taka gierka. Ja słyszałem o tym dość często. No właśnie, i co to jest? Y ale nigdy się nie zagłębiłem w to, bo to jest taka. Koncepcja. Co? Brzuch ciągasz? A, że PlayStation się ustawiło. Tak wyszło. No, to tylko dla widzów, nie? To jak ktoś tak, słucha, to już zobaczy. No trzeba było. Cycle Never Ending Zombie Story. Simon zapowiedział kolejną odsłonę o tytule White Death. Możecie się zapisać na Notify, My, Notify me on Launch, bo przecież nie mają pieniędzy, więc muszą zbierać na crowdfundingu. Tak. Nie, wiem, nie wiem, bo ludzie też pytają, a ludzie bardzo lubią pytać na Kickstarterach i innych rzeczach, czym się będzie różniło White Death od innych zombie sideów, od Black Plague, które od wyszło Black... nie tak dawno, a było bardzo podobne. No właśnie. I tam też był średniowieczny klimat, i tu znowu będziemy mieli ten taki średniowieczny klimat z zombiekami średniowiecznymi. Spoiler, alert mechanicznie to jest to samo, co strzelanie z pistoletów. Jeżeli lubicie zbierać Zombiesidy i stakować je sobie na półce albo zapełnić całego Galaksa, jest to dla was tak. A w kwietniu Galacta, ale nie Galactus Games, wyda karcianą wersję wojny o pierścień, gdzie będziemy mogli rywalizować w podboju śródziemia w grze od dwóch do czterech graczy. I my kiedyś mieliśmy w ogóle tę gierkę. Ale my mieliśmy chyba tą planszówkę, a to będzie karcianka. Tak, no. A ten sam wydawca, czyli Galakta, poinformował, że ruszają Mistrzostwa Polski 2023 roku w grę planszową Katan, kiedyś ostatni z Katanu. Najpierw odbędą się turnieje eliminacyjne, które potrwają od 25 marca do 19 sierpnia, później wielki finał, który będzie miał miejsce w mniej więcej w połowie września w Krakowie. Tak, a potem, jeżeli wygracie ten krakowski finał, to będziecie zaproszeni na Mistrzostwa Europy, bo trzeba przypomnieć, że Katan to jedna chyba z większych gier planszowych, która ma taką regularną scenę turniejową. Poza tym się rozwijają, bo mają wersję dwuosobową, mniejsze karciany, tak. tą taką zarysowaną łówkiem katanu jest bardzo dużo. Ja tą grę bardzo lubię, Mariusz, udaje, że nie. Nie, bo mi przeszkadzają w graniu. <śledzianie> Gracze. Współgracze. <śledzianie> 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 Wypowiadasz to, co mówiliśmy dzisiaj też na zajęciach, że to jest właśnie przykład gry, która w necie się nie sprawdza, bo wtedy ciężko interagować mm -hmm. z innym graczem, czy to żywym, wirtualnym, czy sztuczną inteligencją, bo mało się ze sobą zamieniają. I tak zapraszam. Dokładnie. No i lotrowe rzeczy będziemy sobie dalej o nich mówili, bo Magic the Gathering, czyli największa, największa kolekcjonerska gra karciana, weszła we współpracę z władcą pierścieni, będą wydawali cały set. Oparty właśnie na rzeczach z Władcy pierścieni. Czarny Aragorn tam się też pojawia na kartach. To taki smaczek. Ale najfajniejszym smaczkiem będzie to, że będzie wydana karta pierścienia i będzie to jedna karta. I nie, nie mylić z tym, że będzie jeden run tej karty i on będzie gdzieś tam wrzucony. Jedna fizyczna wersja specjalna karty, która będzie gdzieś tam w boosterze, czyli Charlie, Fabryka Czekolady. Okej, okay, a teraz moje pytanie, czy to będzie. Też nie zrozumiałem, jak mówiłeś o tym no. na wykładzie. Czy to będzie. Mm jedna sztuka fizycznie tej karty? Tak. A ja zrozumiałem, tak jak mówiłeś i też chyba z tych newsów gdzieś tam, już tam czytałem, że tylko jedna karta numer jeden. Nie. Jedna sztuka karty. Tak. Okay. W sensie ona będzie miała inne wersje? Nie taką ładną, bo to jest jakaś tam foliowana wersja w tym, w, w tym elfickim języku. Oczywiście mechanicznie będą dostępne in, tak, takie same karty mechaniczne. W tym samym działaniu. Tak, to będzie holokarta po prostu. Jasne. Jedna holokarta. Okej, okay, dobra. Dobra, bo ja jeszcze yy, pomyślałem, że dużej pikanterii by nadali chociaż... To, to byłoby upierdliwe, ale jedna. ta karta jest legalna turniejowo. Rozumiem. Więc wiesz, jeżeli wtedy tak, był Way to Win i trochę nie można tego robić, bo zaraz by tam się odezwały jakieś głosy, pomimo, że to się już zdarzało trochę wcześniej. Nie to, że jedna karta, ale limitowane. Limitowany nakład był legalny turniejowo i tam już były głosy, więc gdyby była jedna karta limitowana turniejowo, to nie kosztowałaby, hmm, znaczy kosztowała, to ciężko powiedzieć, póki co widziałem jakieś tam kwoty 200 tysięcy dolarów ktoś chce za to dać. Ale czy ta karta musiałaby być takim opem, żeby ci zmieniał szale, zmieniała totalnie szale zwycięstwo Ona nie turniejowo? jest jakaś super op. No właśnie. Ona jest, wiesz, jakby będzie droga przez to, że jest wiesz, nie 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 wiem, Na sztuka. Ale ciekawe, czy były takie e, przypadki, pewnie nie były z tego, co ci uważnie eee... żeby była jedna, jedna karta. Nie, karty. jedna nie, nie, nie. nie Okej. Okay. Rozumiem, Jedna, jedno wydanie będzie takie. Tak, 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 tak. Dobra, tak. fajnie. Przypominamy, zamknięta beta Diablo 4 startuje dziś i potrwa do 20 marca, czyli do poniedziałku. Mariusz wyskautował, że do 20. 11, 20. Do 20. Jeżeli mieszkasz w Stanach lub Kanadzie, możesz otrzymać do niej dostęp, kupując kanapkę Double Down przez apkę KFC lub na stronie KFC.com. Jeżeli jesteś szarym nudnym, czyli nie my, ciekawym i fioletowym redaktorem z Polski i mieszkasz w Polsce, bo mieszkasz tu, 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 to zostaje Ci zwykły, ordynarny pre w pełnej cenie. No i już Ci powiem, że oczywiście Polak się oburzył i powiedział jak to, kurczę, tak to ma być zrobione. Da się kupić, da się odpalić WPN, wejść sobie na stronę, założyć konto, kupić kanapkę Double Down z datą realizacji za 3 miesiące, dostać kod do bety i skancelować zamówienie. A dlaczego data realizacja? 3 miesiące? Żeby ci nie wysłali teraz. A, Że ci pieniądze zwrócą. Okej. Okay. O tutaj, opiszczel nas, słucha. Napisał, że były dwie takie karty drukowane po jednej wcześniej, ale nielegalnie turniowo. Takich kart było kilka, bo było, była z okazji tam chyba zaręczyn Richarda Garfielda, czyli twórcy gry. Było parę rozdawanych na jakichś tam mistrzostwach w 99 roku. Nie jestem teraz pewien, ale one nie były legalne turniejowo. Jasne, czyli legalność turniejowa musi polegać na tym, żeby każdy miał sprawiedliwy dostęp do no, tej karty, tak. powiedzmy. Znaczy, musi polegać na tym, że Wizardzi napiszą, że ta karta jest legalna turniejowo. No, Zastanawiam się Wiesz. nad założeniami. No i teraz dostęp, wracamy, odpowiedzieliśmy... Fifi tak zrobił. Że? Że kupił sobie a, w KFC w Stanach jasne. Zjednoczonych okay. Double Down. <noise> Czyli nasza agencja i nasi kierowcy, nie tylko w słowym pisanym i notkach prasowych i piarzy mocniej, ale również w czynie, tak. więc sobie kupił Double Down. Sprawdził tą metodę, o której wiemy. Rzetelne dziennikarstwo i śledztwo przeprowadził. Dziękujemy. Fifi tak. może nawet nie skansuje Double Down i przyjdzie do niego. A jak wiemy, że z Maka z KFC, może miesiącami leżeć Widziałeś w... tą kanapkę? Widziałem. No dwa kotlety i ser pomiędzy tak. beton. Ja bym chciał. Nie potrzebuję nic więcej. Zobaczymy, jak to działa. Tak samo widzieliśmy, że gdzieś to było strasznie mi się nie wiem jak tobie. Nie wiem dlaczego zupełnie. Nie chcę grać. <laughs> Tak, my mm. z Mariuszem prokastynujemy się w ten sposób, że to grać w Diablo, to będziemy się grali po pracy. Będę streama oglądał po prostu, ktoś gra w Diablo za mnie, co tak. ja? się działo z chipsami? Ja po tobie bym to się tak. w ogóle tego nie zdziwił, stary. Patrzę, jak, ja, jak ty raz nie raz potrafisz zasnąć oglądając ty streama w ręku, a twój... A, nie potrafisz, go codziennie tak robić. A, a twoja <laughs> ręka nie wychodzi z trybu statywu. Się obudziłem ze słuchawką pod dupą, także... <laughs> To jest niesamowite. Mariusz śpi, a wiesz, cyknie. Jesteś najgorszy, że mam bezprzewodowe słuchawki. Dziś ją znalazłem, a kto wie, co będzie jutro. No, ja akurat też ze słuchawkami sprawdziłem i dlatego dobre są te. A ty nie lubisz ich akurat? No doużne, bo doużne nie wypadają już tak bardzo. Mieszczą się pod kaskiem w motocyklu a, i, i, nie, i nie uwierają w plecy, jak się wypadną w łóżku. No, tak. A już te bose, które mają dołóżne tylko no. ten, ten plastik, gumkę. A za wystają, to już tak A nie musisz wyciągać co chwilę słuchawki? Janek, a pamiętasz jak coś tam. Wysta... Jak masz dobre słuchawki, to słyszysz przez nie. A, żeby ty masz to tak, tak. tak, i włączysz, ja ten, część tryb. włączysz tak ten tryb, a później mówisz, no i dobra. No, okay. Ale czas, Ale czasami właśnie faktycznie. Tak. Jak ja jest mam dobry, to, to samo, jest, nie wiem. To więc... jest wyciąganie. Proponuję je zanim w lepsze słuchawki. No, ściszam trochę. Ja mam te takie niewygłuszające, tak. głośniej, bo ja nie głośniej, lubię właśnie wygłuszających. Głośniej robisz, znam no. cię. No i Mariusz ma taki tryb, więc po co grać w Diablo, jak można oglądać, jak inni grają. Nie o to mi chodziło, chodziło mi o to, że może w Flesh and Blood y, y, mamy startery od Emila z Magicznego Rynku no, i, zobaczymy. i zagramy, ale szanse są małe. Nie wiem dlaczego, cały ostatni no. tydzień pa pałowały mi reklamy tej bety na Xboxa. Ja też widziałem, bo po prostu pewnie podpisane jest z Microsoftem. Ale w jakiś To sposób? są reklamy zakładam Microsoftu, a nie okay. Blizzarda. To może przez to, że mamy narzędzia Microsoftowe, galaktusowe. Myślę, gdzieś, że gdzieś po stąd? prostu s... Ale... oni sami się nie reklamują, no bo jak wejdziesz, piszesz Diablo, to ci wyskoczy od razu, że możesz kupić na komputer. Mm, a może PlayStation nie chciało po prostu. Konrad napisał kompanie. 800 tysięcy USD post Malone wydał za Black Lotusa z Alfy, to może ten ring i za bańkę USD pójdzie. Właśnie tak. zanim to napisałeś Konrad, chciałem powiedzieć o Black Lotusie, a jak Marsz mówił, że będzie Aragon czarny bez, to właśnie chciałem zapytać, czy to będzie wersja karty Czarny Best? Nawiązują no do Black Lotus'a. Mm. Pamiętam, że kiedyś jeszcze w Fantastyce pisali, że to była najdroższa karta. Tak, jeszcze no. w papierowej prasie, zanim no, ona status taki. No i będzie miał status, bo to jest ikoniczna gra. Po, ikoniczna karta. Bartek na Twitchu napisał, że Microsoft nie kupi Bliza, więc. No bardzo możliwe, tylko skoro ja jestem bardzo mocno w bańce PlayStation, mimo że z racji tego, że. Robimy to audycję i wyszukujemy z każdej strony, więc News o Xboxie też mi się wyświetlają, więc automatycznie myślę, że moje małe, ciche algorytmy puszyły mi reklamy PlayStation w drugiej kolejności PC i pomiędzy Nintendo. A wiesz, co może być? Bo tak naprawdę, jak masz już Xboxa, to palając. Nie, nie, jeżeli masz Xboxa, jakby nie mówię o tobie. Nie ma, jeżeli. Ktoś, kto ma Xboxa, bo istnieją tacy ludzie na świecie, to mają tego Xboxa. Włączasz sobie Xboxa no i zakładam, że tam jest tak w PlayStation. Masz Story tam na storze, na pierwszej stronie pewnie masz Diablo od tygodnia. Nie sprawłem okay. Stora, więc nie wiem. Ale, ale jeżeli nie masz konsoli, wiesz, no. albo masz kompak, który średnio działa, i myślisz, co by tu kupić? No to rzeczywiście, kup sobie Xboxa, a to będziesz miał na Diablo 4. Dzisiaj byłem w ApeSopie, no. tam gdzie sprzedają te wszystkie likwidy, i patrzę. O, fajnie zrobione, bo to tam, tam. przy centralu, ten wersalu pod ta kamienica nowa na dole, tam, gdzie jest mitu to i inne rzeczy. A, Plan, no przy... tam na dole tłum, I... kolejka? Tak, tylko z, od prostopadle, od strony tak tak, 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 I kolejka, i patrzę. O, Xbox. No. O, nie ma padów. A no tak, bo to tylko do odtwarzania filmu na tym telewizorze Ameryka. No właśnie. Stany Zjednoczone. Fajny klimat w ogóle w tym, tym sklepie. Nie było duszno? Nie, to nie tak. Tam, tam no. dorośli chyba. To nie okay, jest. Myślałem, że w środku. Nie, 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 nie. Tam obsługa, mieszanie tych rzeczy, co ty tam sam mm. to robisz. Mm. To tam dzielny gentleman to robił. Wracając do tematu. Zobaczymy, ja już ściągam na konsolę, wcisnąłem, tylko że nie wiem, czy zwykłe Diablo. Bo no Diablo 4 się ściąga, a tamten drugi klient, co ty mówisz, to się nazywa otwarta beta. A, że zna za tydzień. Właśnie. I to może być do tego, więc może okay. to jakoś inaczej działa i nie da się kliknąć, a tam to się dało. Ma, jeżeli macie inne doświadczenie na swoich konsolach bądź pecetach, dajcie nam znać teraz na, na PC żywo. Na pecetach macie inne doświadczenie, bo klikacie wersja beta i ci ściąga beta. Tutaj na piątkę mi zwykłe Diablo 4. Zobaczymy, czy będzie działało. Czy będzie jakiś stream z Bety, pyta Krótki. Nie, nie będzie, bo będziemy w nią grać i nie planowaliśmy tego. Więc nie, nie będzie. Zrobimy streamy, jeżeli będą. Byłby to ciekawy, nośny materiał, ale zrobimy stream, jak już będzie final. No. Z oglądania Bety. <grym> tak. Ja odpalę, jak <grym> oglądam już... streama. <grym> na TikToku będzie. <grym> a, a będzie oglądał, jak ja będę grał. O. Streama. I ty będziesz komentował. Tak, tak Patrz, zrobimy. Patrz, jaki wymyśliliśmy no, motyw. Mhm. No i ja nie ja będę tak słyszał będzie... tych komentarzy, to, tak. to by mu na audycję, ja będę no, tylko grał. Ale grali. co on robi ten chłop tutaj? No i o to jest pomysł i będziemy sobie tak zmieniać rolę. co tydzień. Może open, może jak już pogramy, żebyśmy mieli coś do powiedzenia o tej, o tej grze tak naprawdę. Jak będzie open beta albo no, Bo będzie ja się, nie, w, ja się jakby nie, nie, nie wdrażałem się za bardzo w tą gierkę. E, mam tylko zalew na YouTube jakichś tam filmów. Jak u klasy wybrać najlepsze sposoby, tych błędów nie popełni. A gra jeszcze nie wyszła i ludzie nie wiem na podstawie czego w ogóle tworzył te rzeczy. Znaczy wiem na podstawie czego, domysłów. Nie? No widzisz, ty o wiele częściej oglądasz, jak ludzie grają, a ja przeglądałem skrupulatnie wszystkie materiały oficjalne i nie chciałem sobie w żaden sposób no. spoilowanie to złe słowo determinować, kogo bym chciał wybrać, bo wolę mieć to doświadczenie świeże po prostu. No. Na zasadzie, co oni, to tak jak mówisz, to nie mogą wiedzieć o, o tym? tylko wywiad ostatnio właśnie z dewami i mówili tam na przykład o tym, że trochę jest powrót do tej takiej mm, mechaniki respeków z, z dwójki. Że w pewnym momencie będzie ci się bardziej opłacało założyć nową postać niż respekować starą. O, to spoko, bo w dwójce to działało tak, po, tylko oczywiście w o wiele szybszej skali niż ty doświadczasz w wowie, że jak budowałeś, budowałeś bilda. Ja, ja wiem, tylko no, I dobierałeś punktów, go do przedmiotów wiadomo. legendarek, kolekcjonerek hmm. tych setowych i tak dalej, to wtedy ta postać już była w bardzo mocno sposób kształtowana i to było takie niecofalne nieresetowalne. Hmm. Chociaż nie pamiętam, dało się chyba tym kamieniem drzew resetować i fajnie było mieć drugą postać po drugiego builda no tak. na przykład, nawet tej samej klasy. Będę ją na pewno kilka, bo z moim ADHD buildowym to nie dam rady grać na jednym buildzie w kółko, więc to będzie... U mnie to pewnie, no właśnie, ciekawe jak będzie, bo u mnie to pewnie będzie tak, że jedna postać main, którą no tak. gdzieś tam będę starał się y, może nie tyle co specjalnie zbudować, ale przeżyć i przegrać, no. w sensie, y, jako experience, a później sobie będę eksperymentował no na tak, innych tak, postaciach, tak. innych gdzieś w stronę konkretnych buildów. Ja nie lubię takich gra, gier specjalnie minimaxować, wolę mieć fan RPGowania. A RPG-i też jakby. Minimaxowanie RPG-ów polega na tym, że szybciej robisz content. Jakby nie. To słaba mechanika, karanie gracza za granie w grę. O czym mowa? Mm, zakładam, że o respekach tych okej. Okay. No, tutaj największą obawą i myślę, że przekonamy się o tym bardzo szybko, ale jeszcze nie w trakcie bety, to jest karanie gracza za niepłacenie, za granie w grę. I o ile wiemy, że Season Pass już będzie, mam nadzieję, że będzie on mocno kosmetyczny. Ja wziąłem... Ja wziąłem ten, no, ale drugi chyba polega na tym, co w Fortnite, czyli na kupowanie loweli. Ty masz drugi. Co trzy tiry będą, sorry. Będzie ten podstawowy, w którym są jakieś tam pierdoły i kosmetyki. Jest ten super który ma same kosmetyki, jest ten wyższy, który ma plus 20 leveli od razu. Okej, okay. teraz pytanie, czy lewele Season pasa będą dawały ci, nie wiem, kosmetyki, no, jakieś dodatki, no, zasoby. No tak, czy tak, będą tak. zmieniały coś, że Twoja postać jest o wiele bardziej op, albo szybciej progresuje. To wszystko zależy od, od tego, jakiej itemy będziesz robił, nie? Jak będzie wyglądał i tym. Jak to się mówi ładnie? Wy, Wygirowanie postaci, jak będzie wyglądało. Czy będziemy nieskończone kamyki, jak w Immortalu? Miejmy nadzieję. Że Blizzard wyciągnęło lekcje z doświadczeń z Diablo Immortal, które bardzo szybko z, z zaczęło tracić zainteresowanie, mm. ale równolegle może się stać to, że rozstali się z NetEase i troszeczkę portfelik morza pieniędzy się ich skurczył. Wow teraz nie wiem, jak farmi pieniądze do Blizzarda. Nie patrzyłem ostatnio, ale tam nie wiem, czy dużo ludzi gra. Bardzo dobry dodatek ogólnie i warto było sobie w niego pograć. Na dłuższą metę ja nie lubię aż tyle grać w Wow, więc. Ha! Więc nie gram. No nie lubię tak. Jak nie. Tyle, co niektórzy ludzie grają. Patrzcie na to. Ile lat grasz w Bowa, Mariusz No dobra, ale to właśnie to jest taki, takie romansowanie, nie? Dodatek, trzy miesiące, jakiś większy pacz, trzy miesiące, ale nie to, że cały czas. To ile nie. lat grasz w Bowa, Mariusz? No tyle, ile ma. Nie lubię no. grać w Bowa. Ale dwa, dwa dodatki nie grałem chyba nawet. Ja w Bowa grałem wiesz ile? 15 minut. Nie. Z dwa lata. O. No to, to Pierwsze. Co? No to widzisz? I tyle, a ty grasz już 38. <laughs> Dobra, przestaniemy od Diablo, bo już nie ma co mówić o czymś, czego jeszcze nie dotykaliśmy naszymi kończynami wszystkimi. Teraz co ciekawe, jeszcze z takich trailerów. We wtorek światło użył już był trailer Total War Warhammer Trójeczki Forge of the Chaos. I kawał tłustej Warhammerowej roboty. Zobaczymy, jak z gameplayem, ale dwa dni później pokazał się też. Trail, znaczy trailer taki gameplay po prostu mm -hmm. i jakoś to działa i za, za szybko w temacie traileru żeby dwa na raz za, przepraszam, zahaczyć I jeszcze tłustszy od jeszcze grubszych produkcji bo trailer, trailer Redfall od studia Arkane czyli autorów Dishonored trafił do sieci, ja jestem ciekaw co pomysłowego w tematyce wampirów i, i tych przewrotów w tym miasteczku Redfallu jeszcze są w stanie wymyśleć, bo fabuła Dishonored i te takie tłuszcz wielorybi jako surowiec magii i przemysłu mm -hmm. było spoko. Po trailerze wiemy na pewno, że no fabuła będzie z jakimś charakterystycznym twistem, ale coś, co mnie zastanawiało, to to, czy o czym rozmawiamy od roku intensywniej, powtarzamy, czy triple A są w stanie się w jakikolwiek sposób przeskakiwać. Śmiem Twierdzić, że nie, chciałbym się zaskoczyć. No właśnie, czy to nie będzie Reskin Dishonored, no bo ciężko będzie walczyć na tym polu, bo jest Dishonored, które było bardzo dobrze przyjęte przez gracze, Defloop, który pomimo wszystkiego też był dobrze przyjęty przez graczy i miał na ciekawą mechanikę. Mi się akurat znudziła dość szybko, ale to przez natłok, gier, które gdzieś tam wychodziły, a ja to ogrywam nie na tym hypie, który jak się pojawia, to cię ciągnie w graniu, w grę, no i właśnie, żeby to nie był po prostu Dizonort, gdzie używamy krwi jako zasobu i, i robimy to samo, co było wcześniej w każdej grze. Dowiemy Bo się to w... wygląda no tak, tak bardzo no. Tak i wtórnie, dowiemy się 2 maja, ale też nie wiemy, czy się dowiemy, w wydawcu gry jest Bethesda, więc jeżeli pecetowcy to tak, jeżeli konsolowcy to może. W, to w sensie może. PlayStation, o tym mówię. Tak, no na Xboxie na pewno będzie. Bo jak już mówimy... <laughs> mówiliśmy tydzień temu, przekaz podporogowy tak. to, to na przykład Starfield, to już wiadomo, że nie będzie. Mm -hmm. Nie wiem, czy widziałeś to, to, co tydzień temu, o czym mówiliśmy. Ja, Czyj, bo ja Tydzień temu z, z, A, z tak. przyjemnością doniesiemy Wam, że ukraiński Stalker 2 zbliża się jeszcze się większymi krokami niż, niż mogliśmy od nich oczekiwać, bo z powodu w, w, wojny na Ukrainie i rosyjscy hakerzy z grupy. Oficjalnie Westnik TSS straszyli deweloperów z GSC Game World wpuszczeniem do sieci dużej ilości materiałów z nadchodzącej gry. Mm -hmm. I To było na początku tygodnia, znaczy dali termin do bodajże 15 marca, i na tę chwilę, na tamtą chwilę na portalu, w Kontakcie, czyli w ruskim bieda na Facebooku, udostępnili kilka zdjęć i artworków na dowód tego, że nie są głosowni, jakie mieli roszczenia, nie wiem, czy wiesz. Zmianę stosunków do graczy z Rosji i Białorusi. Tak, Jak się tak. odbanowania. Oczywiście deweloperzy z GSC Game World się nie ugięli i Rosjanie dopełnili groźby. Ukraińcy się nie ugięli przez co do sieci trafiły spory wyciek ze stalkera. Mapa, gameplay i trochę szczegółów z gry i mnie to rozbawiło bardzo, bo oni zrobili taki, wiesz... Zrobili marketing szeptany tak, po prostu. <grym> mam odmroził sobie uszy. Tak. Wiesz, oo. I teraz wypuścili materiały, które są legitne Pokazują hmm. grę z bardzo dobrej strony. No właśnie, jest gdyby, na co czekać. Tak. I co? Może graba do dupy, nie? To tak. rozumiem. Że Żeby, tak. nie, ujawnili kod, coś tamtego, no. albo nie wiem. Nawet na gdyby, torrentach grę wypuścili. Ja myślę, że kodę. nawet gdyby wyrzucili tę grę na torrentach, to ludzie i tak by na złość im kupili ją po prostu w sklepach. No, no bo jakby nikt tego nie będzie ściągał zakładam. Szczególnie do ryskich hakerów. No, no właśnie. <laughs> I to, to, to jest Newsik taki, który tak. no, sami się zaorali. My wspieramy ukraińskie studia, więc pewnie jak Stalker wyjdzie, to sobie o jeżeli będzie. Dostępne na, na jakąś platformę dobrą. Tak. Mac <grywa> y nam do tego czasu pacady gamingowe kupił. A, super. Wspieramy też polskie studia i powiemy wam teraz o wyprzedaży Eleven Beats Studios, które na, Steamku, na Steamie wypuściło na promkę Steamku. pod tytułem Mar Mar Granderku kolekcjonku. <grywa> Mariusz, kupuje na Steamku. <grywa> tak. 12 tytułów y wraz z przeróżnymi DLC i soundtrackami, czyli Frostpunk, Children of Morta, This War of Mine, Moonlighter. BitCop i parę jeszcze innych wyprzedaż do 23 marca do północy za jedyne 99,62, czyli całe nic, bo cena całego zestawu to 1086 zł i 13 groszy. I teraz, ja ci powiem tak: za same Children of Morta hmm? dałem więcej, bo kupiłem na Switch'a z dodatkiem tym, co służy zwierzątka. I teraz, jeżeli weźmiemy powiedzmy PlayStation Extra, Mm -hmm. Tak, ekstra. To jest koszt abonamentu na PS5, bo już z Sandrunią przeszliśmy to na PS5 i kupiliśmy jeszcze dodatek na PS5, gdzie jest postać, która w trybie tym rodziny już nie fabularnej mm -hmm. jest, kolejna, więc na same Children of Morta wydałem więcej, a tu, są, tu jest taki must have pakiet od Eleven Studio, jest same dobro. Tak. Jeżeli nie mieliście styczności, to, to koniecznie to kupujcie, jeżeli jesteście PC-towymi pe graczami. Szczególnie, że fajna praktyka, że wszystkie dalceki, są traki, bonusy. Tak, dobra. tak. No ja myślę, że wiesz, sam Frostpunk pewnie oscyluje w tych e, granicach cenowych. Jeżeli nie kupujecie jakichś durnych kluczykarni. This War of Mind, do tego, jeżeli nie graliście, to warto sobie też zobaczyć. Lektura w końcu szkolna, jak wasze dzieci będą potem szły do szkoły, to będziecie mogli powiedzieć, że czytaliście. Na steamie. Tak. Na Steamku. <laughs> Masz kartę stałego klienta do Biedronki? Mam. no. A do żabki? Nie. A widzisz, ja też nie mam i widzisz, to chyba nawet Snajper wycelował, że zbierając żabsy w żabce, możesz moja żona ma kartę, więc y, może, mogę na nią rozbierać, możesz dostać Wiedźmina jedynkę edycję rozszerzoną enhanced na pecety i nie jest to promka z gatunku już rozszarpanych typu tam mm. do Monstera coś dawali, czy do Hot Dogi jakieś tanie coś tam. i coś tam z grami, Ty, ponieważ rusza 15 marca i potrwa do końca roku. No jakbyście jeszcze jakimś cudem nie mieli Wiedźmina Albo chcieli zagrać w Wiedźminę 1. Nie wiem, czemu mielibyście sobie to robić. To można wziąć. Trochę odgrzewanych do grzawki, bo wiedźmin 1 przed remasterem to. Ja jakby to nie warto. To można się zrazić do całej serii w ogóle z no. Wiedźminów. No bo tam. Chyba fabuła tylko jest jaka jest, w sensie jest jakiś tytuł, rzecz, o której jest spoko. No bo Combat i cała ta otoczka mechaniczna i gameplayowa to nie jest tytuł, z którym warto rozpoczynać przygodę w gry komputerowe. Tydzień temu szczegółowo mówiliśmy wam gdzie i za ile możecie kupić nadal albo znowu produkowane PS4 i już elegancko i lejtowo dostępne PS5 drugiej wewnętrznej generacji. Mm. Tymczasem Sony wypuściło gadżet, o który nikt nie prosił. Ciekawe kto kupił e, i ciekawe kto dostał. Przed Państwem Walkman NWA3006 mm -hmm. Further B, czyli NWA306B, to jest też A, wykonany z podzespołu wysokiej jakości, obsługuje kodeki SBC, LDAC, APTX, APTX HD i AAC oraz wspiera dźwięk wysokiej rozdzielczości tłumaczenie dla zwykłych ludzi, wszystkie high-endowe formaty muzyczne. Takie wiecie, Uber. I brzmi naprawdę super według recenzentów, gdzie są minusy. Skoro masz super formaty muzyczne, gdzie każdy plik ma nie 356 kbps, <laughs> tylko o wiele więcej w tych formatach i ważył tyle, co kiedyś wavy, to wewnątrz tego urządzonka masz 32 giga pamięci. Czyli 32 piosenki, prawda? 32 piosenki w gorszej jakości 32 albumy ewentualnie. Tak. Zostają karty SD. Jest port, czyli musicie zasuwać wysokiej jakości karty. Brak wbudowanego modemu, ale mhm. jest Wi-Fi. Czyli łączysz się ze swoim telefonem, ciągniesz no. z telefonu, bo chcesz posłuchać, może nie jesteś aż takim ałudio filmem, że jakoś Spotify'a, Spotify'a, mhm. Tajdala, ewentualnie Apple Music. Tak. Które lepsze. Przypomnę tylko jeszcze, że te wszystkie digitalowe mm, piosenki w lepszych jakościach to są. Kosztują tyle co winyle praktycznie. Tak. I bardzo wolny procesor. Bardzo mi się podobało uh, opis dziennikarza jak w telefonach z Aliexpressu za 10 dolarów. A wiecie, jaka jest cena Walkmana? Nie 10 dolarów. Nie 10 dolarów, 1900 zł bez złotówki. Czyli 1899. No bo to Sony w końcu. I Sony, i jeszcze nie ma nawet karty SIM. żeby sobie ten. No tak, to, to jest takie nie niezastępstwo telefonu, które fajnie puszcza muzykę, tylko rzecz, którą wsadzisz do kieszeni, a jak ci się już rozładuje, to odpalisz sobie Spotify. Jeżeli znacie kogoś, kto kupił takie urządzenie albo ktoś z was kupił, to koniecznie dajcie sobie nam... blachę albo mu. <laughs> koniecznie dajcie nam znać, bo jestem ciekaw opinii tak. użytkownika. KFC, które nie dość, że przed chwilą odpaliło promocję na Diablo 4, to niedawno chciało wypromować swój najnowszy, najnowszą przekąskę, czyli pestki o smaku kurczaka słonecznik o smaku kurczaka. Coś dla Ciebie. Tak, uwielbiam. Znaczy pestki lubię, kurczaka to tak mniej. Bardzo ciekawa kampania marketingowa, bo postanowili odtworzyć miniaturowe pokoje różnych influencerów z całego świata. Wsadzili do nich, znaczy wsadzili, postawili tam chomiki, które sobie podjadały ten słonecznik. Jaki jest efekt? 2,5 miliona sprzedanych sztuk, 300 milionów wyświetleń organicznych yy, i tyle. No. To praktycznie darmowa kampania, bo zakładam, że stworzenie tego w grant rozrachunku KFC to są jakieś groszki. Nie trzeba płacić za czas antenowy, tak naprawdę, bo dzisiaj puszczacie i ludzie sami to oglądają. Widziałeś te wideo? Te pokoje tak, streamowe tak, tak. zostały od, odtworzone jako takie małe studia, takie tak. dioramki i te chomiki w środku. My w tym oto momencie pozdrawiamy nasz dział QA, czyli najdzielniejszych chomików, jakich znamy. To dla Was dedykujemy ten news. A skoro było szum na Twitterze wokół tego newsa, to na Twitterze również szumy wywołał Hideo Kodzima. Bo właśnie tam 11 marca pochwalił się swoim najnowszym zakupem książkowym, a jest to książka Stanisława Lema, Człowiek z Marsa. To jest jego, to jest wczesna twórczo twórczość reedytowana, oczywiście po japońsku. Jestem zdziwiony dopiero teraz. Mam nadzieję, że wcześniej coś Lema już pan Japończyk czytał, bo tak. Ciekawe, y jakby czemu to wrzucił, nie? No bo wydaje mi się, że to będzie jakiś tam może. On, on pracuje przy tej grze Lema? To jest ich nie? Nie, nie, nie. no to no nasze polskie studio pracuje Star Wars industry. Może coś tam będzie w tym temacie robił, bo on teraz grę nową robi przecież. Rewolucyjną znowu. Gra będzie wydawana przez spory wydawca tam wjechał, Kto tam. No ale wiesz, jakby Godzimia przy tym nie robił, no. nie? więc ciekawe, co będzie robił tutaj, bo to takie dziwne, że sobie zrobił po prostu zdjęcie z książką Lema. No właśnie, a biorąc pod uwagę, że ma się zbliżać jego projekt, który tak zapowiadał szumnie, że jest projektem naszym językiem, mówiąc, międzyplatformowym, ale jego międzymedialnym. Ja pomyślałem sobie, co będzie? Radio angażował lokalne. Czy coś zobaczymy. No, nie wiadomo co. Myślę, będzie. że trochę to byłoby to za drogie właśnie ktoś. O i ostatnio zamawiałem sobie trochę kart y, z całej Europy i nie wiedziałem, że jest ta promocja, o której zaraz powiemy, bo jeżeli bym wiedział, to bym zamówił pewnie z Chorwacji, y, gdyż w Chorwacji na poczcie za 4,56 euro możecie zakupić znaczki pocztowe z serii Kultura Popularna PlayStation Heroes. Cztery znaczki, a na nich Kratos y, z Artemisem, Aloy, Ratchet i Clank i Ellie z The Last of Us. Każdy znaczek właśnie oddzielnie. Fajna, fajna rzecz. Tak, normalnie no polska, tak. polska poczta Polska w Chorwacji. Chorwacka poczta i wypuściła <laughs> Bacon pisze, że on lubi na Twitterze komentować różne dzieła kultury. To, to, Może nie, dlatego. To nie taka niszówka straszna, ale to też jest wiesz, awangarda, nie jak sobie Lema jakiegoś wrzucisz. Wiesz, no w świecie science, literatury science fiction Lem jest na tej samej półce nie będę kategoryzował kto wyżej co Filip K Dick. Mm. Więc myślę, że mam nadzieję, że Kodzima w swojej twórczości ale ma Lema więcej niż jedną książkę przeczytaną, mm -hmm. bo jest to niekończące się źródło inspiracji i chociażby ostatnio Petros Psylos w Radiu Akadera mówił o tym, że ja nie czytam akurat tej książki, że to, co robi Chat GPT, a właściwie GPT-3, teraz zaraz 4, to Lem w jednej książce już opisał. Tak? Tylko, mąd tylko mądrzej. No, no, no. Jak może przy cały internet, czy tam źródło informacji, wtedy już nie było internetu, jak to pisał. Aczkolwiek Lem musi być duży, bo przecież po japońsku tą książkę kupił. Kojima, więc. Więc Lem pisał po japońsku. Tak, ma... był Japończykiem tak naprawdę. Był robotem z Japonii. Takie były teorie CIA, y, 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 które podsycał zresztą Filip Dick, tak. mówiąc, że Lem to nie jest jeden człowiek, tylko zespół agentów KGB. No, a Gołębie nie istnieją. <grym> nie. To wszystko to kamery rządowe. Tylko którego rządu? Wszyst Wszystkie. Globalnego. Wszystkim. Wszystkim. Zależy, które oko. <grym> nie, globalnego. A, globalnego. <grym> nie ma jednego rządu. Rząd nie istnieje. To Jeżeli spotkacie MWO. Mariusza rozmontowującego Gołębia, to Pamiętajcie, że prowadzi badanie naukowe, a nie coś mu się odkleiło. Ja, ja to propsuję. To. Ja uważam, że nauka eksperymentalna jest bardzo wartościową nauką, bo łatwiej się wtedy potwierdza teoria. Niestety, Quentin Tarantino zamierza dotrzymać słowa. A dlaczego, niestety, już ci mówię? Jesienią tego roku rozpoczę, rozpoczną się prace nad dziesiątym, ostatnim niestety filmem reżysera i scenarzysty w tej samej osobie. Będzie on nosił tytuł The Movie Critic i opowie historię w cudzysłowie pewnej kobiety. Scarlett Johansson. Osadzonej w latach 70 ubiegłego stulecia. Film układam Quentina Tarantino po prostu. <laughs> A, <laughs> bardzo możliwe. Nie wiem o kogo chodzi, może w amerykańskiej popkulturze jest to bardziej rozumiane. Quentin powiedział, gdyż on zaraz kończy 60 mm -hmm. że on nie chce... Być reżyserem, który mówiąc naszym językiem odcina kupony od swojej twórczości i tworzy coraz mniejsze dzieła. No. <laughs> <laughs> dlatego, <laughs> dlatego chcę zrobić 10 filmów. Jeżeli Kill Bill jest traktowana jako jeden mm -hmm. film, jedno uniwersum, to będzie dziesiąty i zamknąć na tym. Może uda mu się zgarnąć Oscara, bo Oscary były rozdane w zeszły weekend, z tak. tego co pamiętam. Jeżeli ktoś w ogóle jeszcze śledzi Oscary, bo ja niespecjalnie. Ale zwycięstwo tego rocznego rozdania okazał się film Wszystko Wszędzie Naraz. Słyszałem o tym filmie z wielu frontów, ale nie oglądałem go. Jeszcze? Nie wiem, czy to oglądałeś? Nic nie oglądałem i okay. przygotowując tego newsa sobie obejrzałem trailer tam trimtowy i sobie mm -hmm. myślałem, o kurczę, no właśnie. zainteresował mnie to bardzo To jest taki mocno. film, który ja słyszałem, że jest dobry i wygrał Oscara, bo jest dobry, a nie bo jakieś tam e, różne rzeczy w międzyczasie? E, najlepszym aktorem e, Brandar, Brendan Fraser za wieloryba, i to też słyszałem, że jest bardzo dobry film. Mariusz nie powiedział najważniejsze rzeczy. A propos tego filmu, z 11 nominacji zdobył aż 7 statuetek, czyli zgarnął no to... pole, a Brendan Fraser e, ciężko się. Było nie domyśleć, że za rolę Wieloryba, do której wielopłaszczyznowo, też wielkoformatowo się <grym> przygotował, to ten film pociągnął praktycznie mm. tą rolę i zgadnął. Reszta rzeczy to już sami znajdziecie, bo tam ciekawego nie ma. I czy przypadkiem wam nie umknęło, że Amazon robi serial Blade Runner 2099? Nie umknęło. Mi umknęło totalnie. I teraz się dowiedziałem, że reżyserem pilotażowego odcinka, a być może i kilku sezonowych, będzie. Jerzy Podeszwa, czyli Jeremy Podeszwa, czyli osoba odpowiedzialna za grę o tron. Natomiast data premiery nadal pozostaje nieznana. A, to ten, za całą grę. Okay. No właśnie. I, które odcinki. I teraz muszę to powiedzieć, co tam w metawersie piszczy, a ja powiem, a nie mówiłem, z ogromnym triumfem. Kolejne y, zwolnienia. Kolejne zwolnienia. Mark Cukrowa, Góra Mareczek, opublikował taki post na Facebooku, że TLDR z miejsca. Chciałem mm. go przeczytać całego, ale po dwóch a, po akapicie wstępu i dwóch akapitach totalnie mi się odechciało. Tak, no to niestety, takie to nie jest takie czytania. Tak, 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 tak. tak. I artykuł, tam artykuł, który rozkłada go na czynniki, pierwsze artykuł czytało się lepiej. I dziwna sprawa, bo Marek ogłosił we wtorek nowości wynikające z roku efektywności, jak nazywa, po prostu mm -hmm. jakbyś robił źle, nie wiem, buddyzm albo co, w mecie. I co na pierwszy ogień? Zwolnienie 10 tysięcy pracowników, ale żeby było sprawiedliwie, zostaną też zwolnieni pracownicy z Reality Labs, czyli... Zajmującymi się metą, i wszystkie projekty były sprawdzane, czy się nie dublują, czy są efektywne, bo trzeba rok efektywności i oszczędzać. I słowo Metaverse w tym wpisie na dwa tysiące, nie wiem, dużo tysięcy znaków, chyba dwa, pojawiło się tylko dwa razy, natomiast Artificial Intelligence bardzo mocno było wyciągane na pedestał cztery razy. Ktoś tu musi odbić słupki na giełdzie. Tak, ponieważ. Już nie pamiętam liczb, ale 10, 20 miliardów straty generowała tak. rok rocznie Reality Labs i miało pokazać swoje spektrum możliwości już zaraz. Tymczasem tutaj właśnie chyba próba odbijania słupków. I nie wiem, czy widziałeś, wcześniej znalazłem tego newsa. Dowodem na ich nadro nerwowe nadrobienie straconego czasu było wypłynięcie do netu, a konkretnie na torrenty, na fali fenomenu czata GPT. Jakby przypadkiem jest taki, wiesz, leak mhm. i wyciek meta AA, który w pełnej nazwie brzmi Large Language Model Meta AI w oficjalnym skrócie LLAMA, czyli Lama. No, pozew od Fortnite'a się szykuje. Na dzień dobry. Jak się dobrze poszuka na Forczanie, to można znaleźć tam torrenty do pobrania lamy, które ważył 219 giga. Nic nam to nie da, nie pobierajmy, bo potrzebowałobyś potężnej maszyny, żeby w ogóle uruchomić to. Bardzo duży Fab Folder z Forczana. Ba, 220 dobra. giga. No i właśnie. To jest, kurde, no... Ja, wiesz, no bo to się stała firma, jakby kolos, który wali się na własnych nogach. Tak. Firma, Nie. która robiła, wiesz, Instagram, kupujemy coś tam, ten, nowe rozwiązania, lecimy z tematem Snapchat, b -b 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 robimy i oni teraz wchodzą w chat GPT, gdzie Microsoft zdążył to już zaimplementować i Binga wypuszcza, Edge, przepraszam, z, z tym chatem GPT, który jest twoim asystentem i z tego, co czytałem sobie na Twitterze, bo niektóre osoby już mają dostęp do tego, to chat GPT wmontowany w, w EDGE'a, to jest rewolucja na rynku. I to jest to, co jest w następnym dniu, o którym mówimy, bo ma czat GPT-4, tak zwany, bazujący na następnej iteracji tej sieci neuronalnej, ma obliczalnie mieć 500 razy większe możliwości niż to, co doświadczyliśmy w trójce i z takich namacalnych Jestem ciekaw, aż jestem aż ciarki na plecach, jak to będzie działało. Będzie operował obrazem. Tak. Tylko pytanie, czy będzie operował na tym poziomie, co Midjourney i wszystkie inne generatory, czy może raczej na generowaniu, wyszukiwaniu i również tworzeniu obrazu? Tak. Będzie tworzył normalnie obraz. Mam podpięte AI, które tworzy obrazy, tak jak Midjourney właśnie. Jeżeli go poprosisz, nie wiem, o obiad, o pomysł na obiad, to on nie dojrzeć ci wypisze wszystkie kroki, to jeszcze wygeneruje obraz krok po kroku, jak kroić kuzdrowi. Tak. Jest tam tymi, cała masa rzeczy. Tak, tymi tutorialistami wysyłasz, które są robisz. Bo jest najprościej, jakby. Zobaczymy, kto będzie szybszy. Boję się, że w końcu czat GPT do prześcignięcia. prześcignie. śmiechem, żartem, jeżeli nie będzie szybszy na tym etapie, to jeszcze nie jest rewolucja. Jedna rzecz, która mnie. Tak, no jakby tak, bo zależy, ile będzie, wiesz, generowało te obrazy. Jedna rzecz, która mnie trochę martwi, nie wiem, czy powinna, bo to tak jakby ten, to jest to, że czat będzie rozumiał sarkazm. Sarkazm. I to jest dziwna sprawa, bo nie powinien, maszyna nie powinna robić takich rzeczy. Powinna odbierać to i móc zaznaczyć jako to, ale wiesz, jakby... Największe pytanie, które... które... Myśl... Myślenie za bardzo kognitywistyczne. Kognitywne. Kognitywne. E, jedyne jedyne e, pytanie, którym się rodzi, i tutaj bym zapytał o celowość, mhm. to dlaczego czat GPT, czyli na GPT-3 bazujący się byli. I mam dwie tezy. W potrzebuje Więcej w życiu jeszcze potrzebujesz? Maszyna, maszyna tysiąca hindusów, nie maszyna. Tak, to jest maszyna tysiąca hindusów, bo oni go uczyli, i te symulacje rozmów przeprowadzali, to było wklepywane, i on się na podstawie tych rozmów wpisanych uczył rozmów, ale się nauczył. Tylko no tak. mówię, ostatnio tydzień temu, jak przy, czy dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu, tygodnie. Jak z Karoliną graliśmy w 51 stan, mhm. ja chciałem na szybkiego sprawdzić z ciekawości, jak Doda no zaimplementować dodatek do 51 stanu mm -hmm. tego Ultimate Edition. I chat mi odpowiedział, że o ile się orientuje or nie ma dodatków, tylko fanowskie. Ja mu od razu napisałem: A co z dodatkiem zima, czy tam nowa era? Bo to są dwo no. Przepraszam, faktycznie był taki dodatek. Czyli wychwycił swoją pomyłkę i teraz moje dwie tezy. Albo się myli niecelowo, bo nie wie, jest wyszkolony. Więc dlaczego się wtedy myli? Pytanie, no. tak, czy se, to, co rozmawialiśmy, czy zaktualizował sobie bazę danych na szybko? Ale okej, okay, ten czy, nie, nie, co, nie, nie musiał. No o, Właśnie, ale nie musiał, bo ten dodatek wyszedł te, załóżmy dwa lata po premierze, czyli w dwunastym roku. Pytanie tylko, czy to nie, jest z... no, to nie jest zbyt niszowy temat, bo on pisze o różnych głupotach. Jakby, czy, czy to nie jest temat, który gdzieś tam pominął, ale to ja myślę z perspektywy człowieka, który nie używa pamięci i w sensie nie pamięta o jakimś tam hobby, dopiero wiesz, tak jak. Jak zaczniesz grać w Magica, to sobie przypominasz karty, które są w Magica, tak to ich nie pamiętasz za bardzo, nie? Ale to nie może tak być, bo to jest robot, on nie Jesteś ma wiedzy takiej. Neuronalną. No właśnie o to mi chodzi, no. wiedza, wiedza, na której się uczyłeś, masz dostęp w Tak, 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 to było moje ludzkie właśnie. przełożenie na więc swoje więc rzeczy. Dlaczego się mylisz? Dlaczego się mylisz i jeszcze potrafisz się przyznać do błędu i się do niego odnieść? <laughs> może go zalertowało, myślę, że piszesz o Area 52. <laughs> I czat się zarumienił. Jesteśmy zaciekawieni z SkyNetem. Co będzie dalej? Pody, mam nadzieję. Płody? Pody. A, pody. Z galaretką. W, w, w rdzeń A, Jasne. No właśnie, to mi pokazało, że albo jest za głupi, albo jest w celowość, żeby się mylić. To jest moja druga teoria, o której chciałem powiedzieć. A może chciał, żeby się nim porozmawiał w, w audycji Gamecast, bo zobaczył, że to ty. A, i cel... nie, nie gada. ale ja z nim gadam różne rzeczy. No. I cloud mu jest potrzebny do czego? Jakby zobaczyć moje inne skrypty rozmów, to tam doradzą mi naprawdę A może z... w tematach. A Ciekawi mnie to no. Tak. Hmm. I to znaczy nie to, że zajmujesz z GPT, bo zakładam, że to jest taki konsjerż, który mnie ja nie chce wiedzieć. No pewno nie do powiedzenia w piątek o 14. No, 15.07 nawet. 15.07. Tak. 15, no Więc to, to, to jest i, i tu, po tych pomyłkach i po tych, co jest, jest więcej, i oczywiście spocalnicy też e, się dziwią, e, cieszą, że on robi błędy przy zadaniach matematycznych, a i to też właśnie. Petr, Petros Psylos w audycji powiedział, że to nie jest model ten. Tam, ja bym powiedział nakładkę, ale ten model czato, czatu mm -hmm. nałożony na, na GPT-3, nie jest modelem matematycznym. To jest model do rozmów. No może nas trenuje do czegoś też. A skoro skor jest modelem. a skoro skor 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 modelem do rozmów, to nie będzie się koncentrował na obliczeniach, bo to może być inaczej. To nie mm -hmm. będzie ci robił Excela, o tak powiem. No tak, tak. I, I zobaczymy, jak ta czwóreczka. Pytanie, czy będzie amplifikował nasze możliwości intelektualne, czy będzie powodował dalszy spadek średniego poziomu lore'a inteligencji? Ja myślę, że odpowiedź jest jedna. <laughs> Tutaj. No i wiesz, no i to mówiliśmy o tym, że właśnie żwirka będzie zaimplementowana. Albo chcecie oznaczyć jako osobę, która nie przyjmuje faktów, w sensie, że sprawdza fakty. Bo tego zapytałeś, o coś nie przyjąłeś, tego bezkrytycznie nie skopiowałeś, bo zakładam, że on wie, że kopiujesz od niego jakieś tam, że wiesz teksty gdzieś tam przeklejasz sobie dalej. Ja tego nie robię. No, czata, czatu powiem, czatow, czatow, czatom. czatom, czatnik po jak się tak. E, a może wiesz, po prostu sprawdzę, ile osób przyjmuje bezkrytycznie wiedzę i powie okej, okay, dzięki na I, i tego do boksu. No. A tego do architekta. I tak. A, albo do utylizacji. Jest... Nie wiadomo. <laughs> <laughs> no. Co jeszcze ciekawego powiesz, Mariusz, na dowidzenie naszym... Setekom, tysięcom widzom. Bezpiecznego weekendu W Nic nie powiem, idźcie grać w Diablo, i grać o FNM-a. Jakiegoś karty można zagrać dzisiaj w piątek. Pijemy wasze zdrowie i widzimy się za tydzień. Wszystkiego dobrego. Cześć.